Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z takim filmem trochę trzy w jednym. A mianowicie, do 28 lutego działają świetne, genialne, naprawdę, nie przesadzam, akcje promocyjne w dwóch sklepach, które znam doskonale. Pierwszy sklep to sklep z kosmetykami La Rose, a drugi sklep to sklep z pysznościami Mixit. W La Rose od 25 do 28 lutego obowiązuje rabat aż 20% na wybrane polskie marki. I w związku z tą akcją dostałam właśnie paczkę, pokażę Wam, co się w niej znalazło. Są to wszystkie te marki, które są objęte promocją, ale prócz produktów, które Wam pokażę i do których znajdziecie linki w opisie, wypiszę Wam również wszystkie inne produkty, które znam z marek objętych promocją, które są świetne i które Wam serdecznie polecam. Minus 20% to naprawdę spory rabat na polskie produkty. Dodatkowo być może, ja tego nie wiem, bo dzisiaj nie jest 25 lutego, być może promocja się nam nałoży na akcję, że od 79 zł jest darmowa dostawa do paczkomatu. Tak jak powiedziałam, tego nie wiem. Dzisiaj jeszcze ta promocja obowiązuje, więc warto to sprawdzić. Jeżeli tak jest, to już w ogóle mamy wowa wiła. Jeżeli tak nie ma, to myślę, że i tak mamy super. Jeśli chodzi o Mixit, to również do 28 lutego działa mój rabat, jak również działa darmowa dostawa, a dokładnie dostawa, z tego co pamiętam, za grosz. Więc także Wam pokażę te rzeczy, które dostałam, ale także Wam wypiszę te, które serdecznie polecam, a których po prostu w tym zamówieniu nie ma. No, to tyle tytułem wstępu, nie przedłużam, lecimy. Pierwsza rzecz, na którą miałam ochotę wielokrotnie, serio. Aha, nie powiedziałam Wam, jakie to marki, moment. Jeśli chodzi o te marki objęte minus 20%, to jest to Creamy, 4 szpaki Vianek, Bitteskiger, Recibo, Anwen, Nature Queen, Linia, Veoli Botanica oraz Orientada. Dwa razy zrobiłam tak, bo jak wiemy, te marki nie należą do najtańszych. Pierwszy produkt, który dostałam, to produkt, o którym naprawdę myślałam wielokrotnie. I jest to marka Anwen i mamy tutaj kulę do kąpieli o zapachu bzu. Powiem Wam szczerze, że bardzo się nad nimi zastanawiałam, bo ja kocham zapach bzu. Kocham zapach bzu po prostu z krzaka. Ale nie byłam do końca przekonana, jak mi się ten zapach spodoba oddany w czymś takim jak kula do kąpieli, bo ja niestety jestem taki trochę francuski piesek i mam bardzo wrażliwe powonienie, szczególnie w kąpieli. I powiem Wam, że no jeszcze się w tym nie wykąpałam, ale przez opakowanie pachnie to niesamowicie naturalnie i niesamowicie pięknie. Ten zapach nie jest w ogóle minimalnie syntetyczny. Jest naprawdę, no dosłownie jakby się wąchało bez krzaka. Dodatkowo nie jest to zapach mdły, nie jest to taki zapach typu, zawsze mi się kojarzy, wiecie, jak 100 lat temu, w latach 90. były perfumy o zapachu konwali, nie? Wszyscy wiemy, że konwalie takie wąchane pachną wow, a te perfumy o zapachu konwali to po prostu jest dla mnie czyste, żywy PRL i ten zapach był taki bardzo, bardzo syntetyczny. Mówię Wam, te kule po prostu przysięgam, pachną właśnie dla mnie po prostu bzem z krzaka. Informuję wszemi wobec, że będę takie kule testować, dam Wam znać, ponieważ dosyć szybko podejrzewam, że z nich skorzystam. Zastanawiam się, ile tutaj ich jest. 3 sztuki. 3 sztuki po 100 gramów. Może sobie otwórzmy i zobaczmy, jak one są duże, bo nie każdy ma wyobraźnię, co 100 gramów. Wow, wow, wow. No, to jest taka konkretna kulka. Każda z nich jest zafoliowana. Nie, ale słuchajcie, zapach to jest naprawdę miazga. Przysięgam Wam. Więc jeżeli myślałyście, miałyście takie same obawy jak ja, no to informuję wszemi wobec, że chyba nie warto, bo to pachnie cudnie. Dalej mam z marki Orientana 2 produkty, które już mam, tak się składa. A więc naturalną maseczkę z glinki, migdał i szafran. W końcu muszę ją pyknąć, również dam Wam znać. Oraz maseczkę z naturalnego jedwabiu na twarz. To jest maska algi filipińskiej i aloes. Maski Orientany w płachcie to dla mnie taka klasyka. To była chyba w ogóle jedna z pierwszych marek, których właśnie używałam maski w płachcie, bo to bynajmniej nie była żadna marka koreańska. I naprawdę je uwielbiam. One się cechują po pierwsze świetnym działaniem, po drugie nie do końca najniższą ceną. Więc myślę, że akcja promocyjna to jest dobry moment, aby się z nimi zaznajomić. Mam również coś arcyciekawego z Anwen. I jest to, słuchajcie, Mint It Up
szampon peelingujący. Jak wiemy, marka Anwen to marka specjalizująca się w produktach do włosów, także głęboko wierzę, że te drobiny zawarte w tym szamponie peelingującym są odpowiednie i nie będą one ani za duże, ani za mocne. Jest to szampon, który nakładamy podobnie jak szampon na przykład Derco z Vichy, a więc po prostu no, nacieramy i zostawiamy, odczekujemy, potem spłukujemy, czyli nie dosyć, że wykonujemy ten masaż skóry głowy, to również zostawiamy go na kilka minut. To przypomnę tak dla jasności, bo akurat na ten temat mam wiedzę większą niż na zasadzie rok temu, że taki peeling skóry głowy to coś, co jest w ogóle kluczowe dla naszych włosów. Jeżeli nie mamy dobrze zadbanej skóry głowy, dobrze jej wypielęgnowanej, to święty Boże generalnie nam nie pomoże. I na przykład u wielu osób przetłuszczające się włosy stanowią problem. Wiele osób szuka wtedy szamponów do przetłuszczających się włosów. Skupia się na myciu włosów. A tak naprawdę wszystko się rozgrywa właśnie o tą skórę głowy. Ale wymądrzać się za dużo nie będę, pokazuję. Słuchajcie, taki produkt się u mnie znalazł i jest to produkt, który jak najbardziej u mnie idzie do użycia, do testów, żadnego odkładania na bok, więc również dam Wam znać najszybciej, jak to będzie możliwe. Dalej, słuchajcie, dostałam coś, czego jeszcze nigdy nie miałam i jest to olejek z Creamy, olejek do demakijażu i do pierwszego etapu oczyszczania skóry, ale nie Moringa Pure, który kiedyś tylko on funkcjonował na rynku, on był dedykowany domyślnie niby skórze bardziej suchej, choć oczywiście nadawał się dla każdego typu skóry, ale druga wersja tego olejku, a więc olejku Kalahari Pure. I z tego co pamiętam, olejek ten jest dedykowany skórze właśnie bardziej mieszanej i tłustej, ponieważ on ma wspomagać regulację produkcji sebum, normalizować skórę i nie powodować jej błyszczenia. Jednocześnie nie wysusza cery, można go stosować również w okolice oczu i tak dalej, i tak dalej. Ja olejek Moringa Pure absolutnie uwielbiam. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych tego rodzaju produktów, jakie są na rynku. Tylko chcę zobaczyć jedną rzecz. Nie, dobra. Nie mogę tego otworzyć. Pamiętacie, bo kiedyś się nie dało, one kiedyś nie miały tego... Dobra, jest. Jest pompka. Kiedyś one nie miały pompki. Miały pipetę chyba? I słuchajcie, ja do niego z przyjemnością wrócę, ponieważ aktualnie używam balsamu z Real Barrier. I więcej Wam o nim opowiem w podsumowaniu miesiąca, ale powiem prawdę, że nie do końca on sprostał moim oczekiwaniom, choć to nie jest zły produkt, więc... Kalahari Pure zdecydowanie idzie u mnie w ruch. Poza tym szalenie jestem ciekawa, czy zaobserwuję różnicę między Moringa Pure a Kalahari. Jeżeli chcecie jakby mojej w tym momencie rekomendacji na pewniaka, no to Moringa jestem pewniakiem. Ja Moringi zużyłam więcej niż jedno opakowanie, myślę, że było ich kilka i też bardzo dużo rozdałam, podarowałam swoim znajomym, przyjaciołom i każda z pań była arcy z niego zadowolona. Jest to oczywiście produkt naturalny, który bardzo delikatnie, ale bardzo, bardzo skutecznie i bardzo szybko zmywa makijaż. I warto również wspomnieć, że ten olejek zawiera emulgator, także zamienia się on pod wpływem wody w mleczną emulsję, nie grozi nam zbytnia tłustość na twarzy i potem pozbywanie się jej na przykład ciepłym ręczniczkiem, nic w ten deseń. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mam, słuchajcie, marki Orientana. Coś, czego nigdy nie miałam i jest to bioserum do twarzy Miód i Propolis. Produkt, mówię, mi nieznany, choć markę Orientana, tak jak wspomniałam, oczywiście znam. Serum to jest dedykowane domyślnie dla cery szarej, suchej, niedożywionej, zmęczonej, cienkiej i z problemami. Jeżeli mamy oczywiście uczulenie na miód lub propolis, po prostu na propolis, no to pewnie ten kosmetyk nie jest dla nas wskazany. Natomiast w każdym innym przypadku stosowanie serum właśnie z takimi składnikami aktywnymi powinno wykazywać no, rewelacyjne właściwości, przede wszystkim tego odżywienia głębokiego, a nie tylko pozornego. Więc jeżeli szukałyście jakiegoś serum, myślałyście może o serum na przykład z Unix Propolisem, które kosztuje znacznie więcej, no to może będzie fajną alternatywą właśnie serum z Orientany. To jest oczywiście również produkt orientalny, naturalny w 100%. Dalej mam produkt marki Nature Queen i jest to olej konopny. Ja nie jestem pewna, czy kiedyś używałam olej konopny, czy nie, ale powiem Wam, co bardzo mi się spodobało, co jest napisane na tym opakowaniu, a mianowicie nanieść niewielką ilość oleju na skórę lub włosy. Pamiętaj, tylko regularne stosowanie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów.
I tak sobie myślę, że może to marketingowo kogoś odstraszyć, ale tak de facto to taki napis powinien być drukowanymi literami na absolutnie każdym produkcie, bo czasem się oczekuje, że po kilku użyciach zadzieje się jakiś cud, a raczej takie cuda się nie dzieją, no chyba, że mówimy po prostu o nawilżeniu skóry. I olej konopny, jak wiemy, jest bogactwem. Bogactwem minerałów, bogactwem witamin. Zarówno taki olej, który spożywamy, jak i taki olej właśnie, którym się pielęgnujemy. Ja powiem Wam szczerze, że myślę o tym, aby go nakładać właśnie na włosy. Co tu jeszcze mamy napisane? Stosowany właśnie... Tutaj co więcej są polecane także na skórę głowy, ma stymulować wzrost włosów, dodawać blasku i ułatwiać rozczesywanie. Poza tym olejek ten odżywia, nawilża, czyni skórę miękką, wygładzoną, wzmacnia naczynka krwionośne. Ja szczerze mówiąc z przyjemnością sobie będę używała tego olejku, ale nie na skórę głowy, ponieważ dla wzmocnienia rozśnięcia włosów po prostu używam szamponów i dbam o skórę głowy bez żadnych produktów typu olej, natomiast myślę, że ma on szansę, może mi się sprawdzić na moje włosy na długości, tak zwanej na łodydze, które potrzebują, słuchajcie, tego dociążenia, bo od kiedy jeszcze zmieniłam tą pielęgnację właśnie skóry głowy, wiem, że to zabrzmi słabo, przepraszam z góry, ale tak jest, mam problem, bo mam zbyt dużo włosów. I one są coraz większe i coraz bardziej czapiaste i szukam naprawdę produktów, które dobrze mi dociążą włosy na łodydze, więc szalenie jestem ciekawa tego oleju konopnego. Nawet jeżeli kiedyś używałam olej konopny, to podejrzewam, że nawet na pewno nie do włosów, więc dam Wam znać. Kolejny produkt, o którym na pewno u mnie usłyszycie. W ogóle jakbym... żebym nie zapomniała. Słuchajcie, w najbliższym czasie będę miała naprawdę dużo turbo paczek PR-owych. Spokojnie, to nie są współprace płatne, nic ten deseń, paczek PR-owych niektórych marek, które nigdy nie były u mnie na kanale, ba, których w ogóle nigdy nie znałam wcześniej, ponieważ chcę się otworzyć na nowe produkty, po to, żeby ciągle się nie paplać za przeproszeniem w tym samym błotku. Mam nadzieję, że to również Wam się spodoba. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy w końcu markę, której kiedyś używałam coś. To był jakiś peeling chyba do twarzy 100 lat temu. To pamiętam, że była wtedy bardzo nieznana marka i jej produkty były w Big Glossy, w Shiny Box. Wiem, że wtedy mało kto się nią zachwycał, chyba asortyment też był ograniczony i mi ten produkt akurat szału nie zrobił. A w tym momencie jest to marka bardzo popularna, marka nie tania i marka raczej o która zbiera super opinie. Mowa tutaj o Veoli Botanica. I pierwszy produkt, który mam, to jest balsam do ciała? Czy ja jestem ślepa? Olejek. Już wiem, co to jest, tylko nie wiedziałam, że to jest w kartoniku. Relaksujący olejek do ciała z płatkami róż. Zobaczmy, jak on wygląda, bo z tego, co kojarzę, on jest przekozacki. Powiem Wam szczerze, myślałam, że on występuje bez kartonika. To chyba nie jest ten produkt, chyba go pomyliłam z innym. To inny jest jakiś taki produkt z pompką, z taką dużą ilością płatków. Tutaj tych płatków na dole mamy tak... nie za dużo. Mamy tutaj 150 ml produktu. Nie mamy tutaj dołączonej żadnej pompki, ani nic w ten deseń. Po prostu buteleczka jest z dziurką. Produkt ten jest naturalny, składa się ze składników 98,6% naturalnych i co wiemy? Że on ma na pewno nas relaksować. Z racji tego, że nie znam tego produktu, pozwólcie, że jeszcze tutaj sobie spojrzę. On ma ujędzniać skórę, przywracać jej elastyczność, regenerować, natłuszczać i ma być polecany do wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Drugi produkt marki Veoli Botanica to jest, słuchajcie, jest skoncentrowany balsam pod oczy. I się zastanawiam właśnie, jakie one mają nazwę. Aha, ten jest po prostu Enjoy the Calmness, tak? Dobrze ja kumać? A tu jest Keep an Eye on It. Pięknie to wyrecytowałam. Wybaczcie mi. Co my tutaj mamy? Unikalna, jedwabista, bardzo wydajna konsystencja balsamu. Natychmiast poprawia komfort skóry wokół oczu. Połączenie innowacyjnego, niekomedogennego kompleksu aktywnych kwasów tłuszczowych przyspieszających reprodukcję kolagenu. No oczywiście, żeby produkt w ogóle nakładany pod oczy zapychał, to trzeba byłoby z nim schodzić troszkę niżej, bo jeżeli skupiamy się na samej skórze bezpośrednio pod oczami, to raczej te właściwości komedogenne nie występują. Ale okej, produkt naturalny, myślę, że ciekawy.
Ale w paczce znalazł się również produkt, o którym Wam mówię, słuchajcie, od grudnia i za którym będę tak agitować i tak Was namawiać i może w ogóle uda mi się coś turbo dla Was załatwić w związku z tym, ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać. Słuchajcie, jest to ten krem pod oczy marki Creamy, ten Peak White. I to jest po prostu coś, co jest najlepszym kremem pod oczy, jakiego używałam w życiu na noc. Co więcej, ten krem ma takie właściwości, taką konsystencję, że jeżeli macie swoje ulubione produkty pod oczy, na przykład jakiś turbo drogi krem, albo coś ten deseń, i nie miałybyście ochoty rezygnować z tamtego produktu, ale lubicie generalnie produkty typu maska całonocna, to ten krem sprawdza się rewelacyjnie również jako maska całonocna pod oczy. Można go stosować albo w mniejszej ilości i mocniej wklepywać, albo w większej ilości właśnie jako maska. Wierzcie mi, to jest szał ciał, to mało powiedziane. Mówię na dowód tych słów, wiecie, można się cofnąć. Od grudnia Wam mówię o tym produkcie. To jest 15-gramowe opakowanie i ja, która jak wiemy zjadam kosmetyki, no ale taki już jakby rodzaj mojego zajęcia, tak ten krem cały czas mam. To jest wow, naprawdę wow. Zresztą tak jak mówię, z marki Creamy, tutaj kilka tych produktów zasługuje na miano moich ulubieńców, więc Wam je właśnie wypiszę. Lecimy dalej. Dalej mam coś takiego bardziej klasycznego, a więc marka Vianek, nasza rodzima marka Vianek, która jak wiemy jest brandem marki Sylveco i mamy tutaj po prostu odżywcze mleczko do demakijażu z ekstraktem z naszym lnu. Jeżeli ktoś z Was preferuje takie produkty do demakijażu, do tego pierwszego etapu oczyszczania skóry, no to informuję, że również taki w ofercie La Rose jest aktualnie na promocji. Kolejny produkt to świeca do masażu marki 4 Szpaki Miłość. Świece do masażu miałam dwie w domu, obydwie miałam użyć, obydwie oddałam młodym małżeństwom, bo znałam, że wiecie. Ja to jestem już stara wyjadaczka, że może im się spodoba taka zabawa. Natomiast skoro mam ten egzemplarz, to już jest trzeci, który się przewija przez moje dłonie, to może w końcu bym tego użyła. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, zapal świeczkę, odczekaj 5 do 10 minut, czyli mamy tutaj normalnie knot. Aż wosk zamieni się w swoją konsystencję, przepraszam jeszcze raz. Zapal świeczkę, odczekaj 5 do 10 minut, aż wosk zmieni swoją konsystencję na płynną. Następnie zgaś świecę, ponownie odczekaj chwilę, tak żeby się nie poparzyć. Żeby wosk delikatnie się ostudził, wylej powstały olejek na dłoń, ciepły, płynny wosk delikatnie wmasuj w skórę. I tak jak mówię, podjarałam się, lubię markę 4 Szpaki, tylko pozostaje jeszcze jedna kluczowa kwestia. Uwaga! Ładnie. Najchętniej tą przygarnęła jakąś lawendę, ale wiecie co? Czym to ma pachnieć? To jest taki trochę cytrus. Taki cytrus w stronę pomarańczy. Ale bardziej przypomina zapach skórki pomarańczowej, ze świeżej pomarańczy, niż takiej pomarańczy. Ciekawa jestem. To jest wosk sojowy, olej awokado, olejek eteryczny, grejpfrutowy. Może to pachnieć jak grejpfrut, fakt. Olejek eteryczny patchouli, olejek eteryczny liang liang. No, dam znać. Także słuchajcie, mówię Wam, teraz będziemy tłuc recenzję, będę tego testować mnóstwo, abyście mogły skorzystać jak najlepiej z moich rekomendacji. To nie koniec, również mamy produkt orientalny, którym jest ajurwedyjska terapia do włosów, a więc jest to wcierka do skóry głowy. Wiem, że wiele z Was bardzo lubi ten produkt i z niego korzysta, więc także możecie go kupić na promocji. Dalej mamy dwa produkty mojej ukochanej marki Linia i z tej marki również Wam wymienię te właśnie produkty. Jest ich naprawdę bardzo dużo, które polecam kupić, tylko zapewne nie wszystkie będą w La Rose, dlatego wymienię Wam tylko oczywiście te, które w La Rose możemy kupić. Po pierwsze, mamy tutaj, słuchajcie, krem rozjaśniający, rozjaśnianie depigmentacja. Jest to krem z rokitnikiem, pigwą, grejpfrutem, melonem i ogórkiem i ma być to właśnie krem intensywnie działający na skórę, która posiada plamy.
Tak możemy to powiedzieć? Myślę, że możemy. Więc generalnie krem oczywiście jest przeznaczany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Bogaty w substancje aktywne o działaniu rozjaśniającym i depigmentacyjnym. Poprawia kolory, wygląd skóry, dodatkowo pełni funkcję nawilżającą, regenerującą oraz ochronną. Powiem Wam, że te kremy z linii naprawdę są rewelacyjne i w zależności od potrzeb myślę, że każdy znajdzie właśnie dla siebie jakiś odpowiedni krem. Tego przyznaję się, że nie miałam, ani nie używałam, ani jeszcze nie miałam go, że tak powiem, w swoich łapkach. Oraz mamy z tej samej linii i właśnie ja nie jestem pewna, czy to nie jest nowość, ale może coś mi się kićka, bo szczerze mówiąc, ja w ogóle tego kremu nie kojarzę. I mamy tutaj, słuchajcie, z tej samej linii Face Booster. Wiem, że właśnie marka Lenia wprowadza w tym momencie nowe boostery, i dlatego właśnie się zastanawiam, czy to nie jest jeden z nich, ale premiera miała być dopiero wkrótce. Jest to booster rozjaśniający, przeznaczany właśnie do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. I jakby tutaj opis produktu będzie ten sam, ponieważ to jest ta sama linia produktów. Stosować 2 razy dziennie, na dzień i na noc, idealny produkt do stosowania pod makijaż. No i jak wiemy, czym jest booster? Teraz już chyba cała Polska wie, czym jest booster, a propos czegoś zupełnie innego, jakim jest kujkuj, jest pewnego rodzaju wzmocnieniem efektu. Dlatego taki produkt możemy stosować pod dowolnie wybrany przez nas krem, dowolnie wybrany przez nas kosmetyk. On ma wzmocnić działanie. Myślę, że też dla wielu osób taki booster pełni trochę funkcję serum i bardzo często eliminuje on właśnie potrzebę używania jeszcze dodatkowego kroku pielęgnacji. Coś ciekawego, myślę, że również warto się z tym zapoznać, poczytać. No i ostatnia rzecz, przy której mam największą rozkminkę życia i proszę Was o pomoc, czy Wyście tego używały. Jest to marka Recibo i produkt się nazywa Superstar Body Balm w kolorze Summer Gold. Jest to naturalny balsam w kolorze ciemnym. Ciemnozłotym. Stwórz efekt glow albo postaw na subtelny blask. Dodając odrobinę balsamu do ulubionego kosmetyku do ciała podczas jego pielęgnacji. Rozświetla skórę, nadaje zdrowy, opalony odcień. Działa jak filtr, ale nie filtr przeciwsłoneczny, tylko taki instagramowy, który po prostu nam maskuje niedoskonałości i przebarwienia. Użyj go do przyciemnienia skóry lub podkreślenia opalenizny. Nie wiem, przyznaję się, nie wiem, czy ten produkt występuje także w jaśniejszym kolorze. Ja obawiam się, że jestem za blada i świat nie jest gotowy na mój tutaj edwardowy szyk, czyli Edward ze Zmierzchu, że jak wyjdę na słoneczko, to będę błyszczeć, abstrahuję, że chodzimy w kurtkach. Więc powiem szczerze, że nie wiem, czy się biorę za ten produkt, czy go sobie zostawię do lata, czy jakie będą jego losy. Możecie dać mi znać, jeżeli macie ciemniejszą karnację lub lubicie taki efekt, a zawsze chciałyście tego spróbować, no to jest świetna okazja, bo produkt ten również znajdziecie w ramach akcji promocyjnej. Drodzy Państwo, kiedy już jesteśmy wypielęgnowane i zadbane, przejdźmy do naszych brzuszków. I Mix It. Tak jak wspomniałam, do 28 lutego dostawa za 1 grosz plus rabat od Agatki. Wydaje mi się, że to jest 7%, bo kod chyba brzmi pokój Agaty 7, ale szczegóły rzecz jasna w opisie. I pierwsza rzecz, na którą się zdecydowałam, to coś, co kochałam, a potem ciągle gubiłam to na stronie i szczerze mówiąc myślałam, że tego po prostu już w ofercie nie ma. Dajcie znać, kto pamięta. To są owoce liofilizowane, a więc owoce suszone mrozem i mamy tutaj mango i miechunka. Słuchajcie, to jest... Możemy w tym momencie właśnie w ofercie Mixitu, o czym się dowiedziałam, możemy albo skorzystać z tego składnika, dodając go do miksu musli, albo kupić właśnie taki set. I to się nazywa wtedy, i to występuje, słuchajcie, w zakładce saszetki do kieszonki. I wtedy kupujemy 5 takich saszetek 19-gramowych. To jest, słuchajcie, po prostu coś niesamowitego. Miechunka to jest w ogóle owoc, który kojarzy nam się bardzo egzotycznie, a on rośnie w Polsce i sobie po prostu rośnie w lasach. Mamy tutaj, słuchajcie, taką saszetkę i tu jest 50% mango, 50% miechunki. Miechunka jest kwaskowa, miechunka jest wow. Mango też nie należy do najsłodszych owoców, do tych takich o progu bardzo dużej słodkości, więc jeżeli ktoś nie przepada za słodkimi, to ta saszetka będzie po prostu dla niego. Przypomnę, że takie owoce możemy albo konsumować z opakowania, możemy równie dobrze dodać je do herbaty, możemy je dodać do wody, możemy je dodać do drinka, możemy je dodać do wypieków lub możemy je w ogóle pokruszyć i zrobić z nich przegenialną posypkę na desery. Opcji jest wiele,
smak jest mistrzowski, więc bardzo Agatka Wam to poleca. Polecałam to jeszcze 100 lat temu, tą miechunkę na starym, chciałam być na starym kanale, na starym mieszkaniu. Druga rzecz, to miało być słone karmel, przeszła truskawa, ale truskawa też jest dobra. Słuchajcie, precelki to są w białej czekoladzie i... W białej czekoladzie? A to nie, a dobra, w białej czekoladzie z jogurtem i truskawkami. To jest właśnie starte na pył truskawki liofilizowane, pomieszane z białą czekoladą i jogurtem. I to są po prostu precelki w polewie. One są bardzo smaczne, też nie są zbyt słodkie, ponieważ ta truskawka wykazuje taką lekką kwaskowość. Jeżeli lubicie, to polecam. Ja akurat chciałam słone karmel i zamówiłam to z myślą o spotkaniach towarzyskich, bo bardzo lubię wtedy takie rzeczy wystawiać, no a moi znajomi, jak się domyślacie, zajadają się tymi pysznościami. Dalej, zdecydowałam się na herbatę, której jeszcze nie miałam. Poprzednio mam herbatę rooibos i sencze z brzoskwinią i powiem Wam, obydwie są pyszne. Rooibos to jest w ogóle bardzo ciekawa herbata, szczególnie w takiej postaci szlachetnej, sypanej, a tutaj mam herbatę białą. Tak właśnie zatkało mnie. Sypana biała herbata, aromatyzowana, smakowa. I mam tutaj prawdziwą białą herbatę Shoumei, 70%, rodzynki, czerwoną porzeczkę, naturalny aromat, maliny, no i oczywiście herbata ta zawiera kofeina. Bardzo Wam te sypane herbaty z Mixita polecam, one są tak zabezpieczone, tutaj mamy zamknięcie. Są naprawdę bardzo, bardzo smaczne, zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje w środku. Pięknie pachnie. Zaraz ją sobie zrobię. Widzicie, tutaj mamy dosyć duże liście, no wiadomo, że do takich herbat potrzeba nam jest zaparzaczka, bo inaczej będzie trochę trudno nam ją pić, lub dzbanek, ale zapach jest mistrzowski, jest taki lekko kwaskowy. Naprawdę zaraz sobie ją zrobię. Bardzo, bardzo Wam te herbaty z Mixita polecam. No i dalej. Dalej, słuchajcie, pojawiło się coś w ofercie, czego moim zdaniem też chyba wcześniej nie było i to się nazywa Mixtella Sticks. 10 opakowań. I jakby jedna sztuka na stronie to jest taki karton. Można, powiem szczerze, się pomylić. Ja nie zajarzyłam, czy to jest 10 sztuk, czy to jest 10 sztuk patyczków w folice. Dlatego mam 3 sztuki. Ale to nic nie szkodzi, bo to nawet lepiej. Chciałam tego dużo. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest właśnie popakowane. Mamy 10 takich saszetek z takimi paluszkami. I te paluszki są, tu gdzieś musi być to napisane, prawda? Powiedzcie, że jest. One są żytnie. Żytni produkt ekstrudowany o wysokiej zawartości błonnika. Mamy tutaj 99% mąki żytniej i sól kuchenna 1%. A więc jest to zdecydowanie no, zdrowa przekąska. No i jak myślicie, dlaczego mam aż 3 pudełka tych oto patyczków? Dam Wam znać, jak to smakuje. Słuchajcie, ponieważ zdecydowałam się na 2 duże kremy Mixella. Te kremy można kupić albo w takich malutkich pojemnościach, w tym momencie jest taka seria w tych malutkich z Pielmontu. Natomiast ja wzięłam 2 duże. Mam tutaj brownie oraz mam tutaj peanut butter z białą czekoladą i solonym karmelem. To są takie solidne naprawdę słoiki, po 250 gramów. I możemy to jeść, wiecie, na kanapki, możemy dawać to do deserów, do ciast, no jakby tutaj pomysłów jest mnóstwo na ich wykorzystanie. Możemy też je delikatnie podgrzać i zrobić z tego takie bardziej fondi. Możemy jeść to łyżeczką, możemy jeść to z owocami, no mówię, do wyboru, do koloru. Ja zdecydowałam się na 2 te różne smaki, jeden bardziej wytrawny, czekoladowy, drugi bardziej orzechowy, jednocześnie z przełamaniem słonym karmelem, właśnie po to, aby postawić to na imprezie i postawić te paluszki, ponieważ uważam, że to będzie a, bardzo fajnie wyglądać i b, będzie to coś innego, a myślę, że będzie to nawet na pewno, jestem pewna, że po prostu będzie to pysznie smakować, bo kiedyś miałam te kremy właśnie w takich mini, bo kiedyś był też taki zestaw degustacyjny na inne smaki. Tak jak wspomniałam, w tym momencie widziałam te małe kremy tylko w tej wersji z takiej nowej serii z Pielmontu. A ten film dalej trwa. Kochani, i ostatnia rzecz, jest to nowość i jest to popcorn. Popcorn słony karmel, konkretna tuba, wiem, że jak raz to wyciągnę, potem tego już nie wciągnę, więc wyciągnę tylko tyle. Popcorn ze słonym karmelem. Powiem Wam, że o ile ja, jak wiecie lub nie wiecie, nie jestem fanką słodkich smaków, nie przepadam, bardzo szybko się zasładzam. To słony karmel jest jednym z tych takich smaków,
wyjątkowych, może przez to, że jest słony, które naprawdę lubię. I o ile te wszystkie popcorny serowe albo jakieś takie bardziej wymyślne, to nie dla mnie. Jedyny popcorn, który toleruję, to jest albo zwykły popcorn z solą, albo z masłem i z chili. To słony karmel to jeden z tych właśnie, jedyny smak z takich pseudo-słodkich, powiedzmy, której lubię właśnie od słoni popcorn. W ogóle popcorn właśnie smakowy. Żaden inny do mnie nie przemawia. Bardzo lubię popcorn właśnie w takiej lekko kruchej polewie z tego słonego karmelu. Wiadomo, że też nie jestem w stanie tego zjeść za dużo na raz. Ta tuba to jest aż 250 gramów, więc jak się domyślacie, również zamówiłam ją z myślą po prostu o spotkaniu z przyjaciółmi. I słuchajcie, niestety nasze spotkanie odwleka się z tygodnia na tydzień. Bo co? Jak nie wiadomo, o co chodzi? Chodzi o Voldemorta na C. Więc po prostu cudownie. Miało być piękne zdjęcia z tego spotkania, miało być wszystko wyłożone, wiecie, takie niesztuczne, aranżacyjne, prawdziwe. I nie ma. No dobra, to wszystko z Mixita. To jeszcze teraz szybciutko przejdźmy przez te kilka dosłownie rzeczy, które kupiłam w Sinsayu. Tak jak mówiłam, troszeczkę bardziej się skupiam na wydatkach, a muszę kupić tutaj sobie taki wazon z krawionki. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zauważył. Powoli się dzieje, nowa aranżacja. Kupiłam, słuchajcie, nowy dosownik na mydło, bo ten, który mam z Home & You, z nie wiadomo ile kasy w łazience, już się wytarł i wygląda obleśnie. W kuchni też właściwie wygląda obleśnie, ale stwierdziłam, że wezmę jeden. Jak będzie dobry, to przy okazji jakichś drugich zakupów dokupię drugi. I ten kosztował 15,99, więc co najmniej połowę tego, co w Home & You. A powiem wam, jest bardzo przyzwoity, to jest szkło. Pociągnięte taką jakby gumową, jakąś gumowatą, matową substancją. Więc zobaczymy. Całkiem spory jest ten dozownik. Tak mi się wydaje pojemnościowo. I powiem wam, bardzo jest ładny. Nie wygląda absolutnie jakoś tak byle jak. Więc zobaczymy. Kupiłam też taki koszyczek. Takie koszyczki są generalnie wszędzie, tylko one się różnią głównie cenami. Czasem mam wrażenie, że tam wiecie, gdzieś po prostu jeden człowiek robi na świecie te koszyczki, a potem w zależności od tego, do jakiego sklepu one trafiają, tyle kosztują. Ten koszyczek kosztował mnie 12,99. Nie jest to najniższa cena, ale jest to jedna z niższych. Zwykły czarny koszyczek też mi jest tutaj potrzebny do tego pokoju. Kupiłam również takie pustelko. Ponieważ miałam dotychczas takie właśnie pudełeczko z pingwinem świąteczne, zimowe, z Sinsaya, w którym mój mąż tu trzymał jakieś swoje zabawki, ale no już przyszła do nas wiosna piękna i radosna, więc musiałam zlikwidować pingwina, no i się okazało, że jest dramat, bo musi to być pudełeczko, które się w ten sposób otwiera i zamyka. Więc dobrze, więc kupiłam wróżyczki. Kupiłam za 15 zł. Przyszło pudełeczko, okazał się dramat, dlaczego wróżyczki? Innego nie było. Bardzo wam tam na te pudełeczka polecam z Sinsaya, bo one są tanie, nic się z nimi nie dzieje, nawet przy częstym otwieraniu i zamykaniu. Tak, jest taka zwykła szkatułka, ale nie głupia i całkiem spoko to wygląda. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest koszula nocna. Mam kilka koszul nocnych z Sinsaya i z każdej jestem bardzo zadowolona. Są wręcz no takie porządne. A ta kosztowała mnie chyba ze 4 dychy i powiem wam, że jest najbardziej gugu. I się trochę zawiodłam, ale nie będę jej zwracać. Kosztowała mnie 4 dychy, no. Rozmiar to jest L. Jest z myszką Mickey i Mini. I normalnie te rzeczy na licencji są takie bardziej porządne, no i przez to też są droższe. A ta jest taka... Wiesz, ten materiał jest jakiś taki też gugu, bo on jest taki cienki, prześwitujący, nie wiem na ile to widać. Koszula, jeśli chodzi o rozmiar, to jest jedna z tych większych, bo na przykład mam taką, najlepszy krój to była koszula z Alicją w Krainie Czarów. Ona była taka bardziej dopasowana, ta jest znowu taka workowata, ale nie podoba mi się jakby jakość do końca tego printu, czy trochę się czepiam, tylko chodzi mi o to, że jakby przez ten print w jakimś stopniu jakby prześwituje jakby faktura, kolor materiału, tego szarego melanżu, że nie jest ten print taki żywy, taki soczysty, tylko taki bardziej przypominający takie piżamki, wiecie, zawsze mi się przypomina, jak właśnie widzę taki prześwitujący print, piżamy, które się swego czasu kupowało, znaczy nie wiem, czy wy kupowaliście, ja na pewno, tureckie piżamy, które się kupowało na stadionie dziesięciolecia. Zawsze mam takie właśnie wspomnienie piżam ze stadionu, tam było ich bardzo dużo i były one różnej jakości, czasem lepszej, a czasem gorszej, ale generalnie koszula jest spoko. Tak tylko
się czepiam, jeżeli komuś nie przeszkadza właśnie, że ten nadruk nie jest taki soczysty, no to jest ładna. I mówię, jak na razie wszystkie pozostałe koszule Sinseya, które mam, spisują mi się rewelacyjnie, z printami się nic nie dzieje, po praniu się nic nie dzieje i się nie zbiegają. Bo swoją drogą, słuchajcie, miałam taką piżamę z H&M-u, dwie nawet, koszulka i leginsy. No i kupowałam już je, jak byłam większa niż mniejsza, nie? No i tak, wiecie, co pranie, to miałam wrażenie, że ja się chyba powiększam, bo ta piżama jest coraz mniejsza. I ostatecznie się okazało, że z piżamy, która miała fajnej jakości całkiem te leginsy porządne i bluzkę taką grubo za tyłek, został krótki t-shirt. No jak zwykle, to co mówiłam, dlatego między innymi przerzuciłam się na koszule nocne, bo jakość tych piżam dla mnie pozostawia bardzo wiele do życzenia. I wszystkie te piżamy, które kupowałam, powiem wam, bardzo szybko się po prostu stają szmatami. I to nawet piżamy, które dostawałam, nie wiem, z Oysho, jakieś tam inne wymyślne sklepy, Etam, to wszystko to, nie wiem, czy ja mam po prostu pecha, czy to wszystko jest takie gugu, a kosztuje, wiecie, jak nie wiem, za sweter albo za marynarkę, który starcza nam na bardzo, bardzo długo, nie? Więc to jest takie, no, dobra, kończę. Dziękuję wam za oglądanie tego szalenie długiego filmu. Tak jak wspomniałam, w opisie znajdziecie moje polecajki, linki do produktów, które moim zdaniem warto właśnie kupić, czy to z asortymentu Mixita, czy to z asortymentu La Rose w ramach tej akcji promocyjnej. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych rabatów, jest to naprawdę świetna okazja. Dziękuję wam, zapraszam was rzecz jasna do kolejnego filmu. Jeżeli ten film przypadł wam do gustu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, napiszecie komentarz i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I możecie również dać mi znać, czy macie jakieś swoje ulubione produkty właśnie z tych marek, które biorą udział w akcji promocyjnej w La Rose, lub czy czymś was zainteresowało. To samo się rzecz jasna tyczy Mixita, może ktoś również skorzysta z waszych polecajek tutaj w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia do kolejnego filmu, trzymajcie się, buziaki, pa pa! Miało być ładne zdjęcia, właśnie, o Jezu, jak się przestraszyłam. Paweł! No. Tak? Już wczoraj nie było obiadu o 19. No, bardzo późno. Jak wczoraj? Wczoraj? Aha. Co ty gadasz? O której wczoraj był obiad? Już był obiad normalnie. Ci się pomyliły dni. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Nieprawda, wczoraj obiad był normalnie. Co ty gadasz za głupotę, Paweł? Nieprawda. Dobrze, chodź, Molanczku. Nie. Chodź. Nie zagwarantujesz obiadu. Dobrze, zagwarantuję. Która jest godzina, bo poczaczek nie widzi?